Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie trochę aktualizacji po październiku i tak sobie pomyślałam, że zacznę od moich szczepek, więc je tutaj przyniosłam sobie na dół i pokażę Wam dzisiaj mojego fikusa. Nie wiem, czy pamiętacie, jak go ukorzeniałam, jak ścinałam czubek tego mojego dużego fikusa. Zobaczcie, doczekałam się w końcu na korzenie. Nie było łatwo, bo bardzo długo to trwało. Ja wiedziałam ogólnie, że fikusy się dosyć długo ukorzeniają, ale myślałam, że pójdzie szybciej, bo te białe oczka się pojawiły znacznie wcześniej, a na korzenie trzeba było poczekać sporo czasu. Tak jak widzicie, jest ich już całkiem sporo i niedługo, jak już się te korzenie jeszcze bardziej rozkrzewią, czyli puszczą takie przybyszowe korzenie, to myślę, że będę mogła wsadzić go do ziemi, do normalnego podłoża. I nie wiem, powędruję albo do mojej mamy, albo z powrotem na górę i kiedyś, jak już ta góra będzie wyremontowana i będziemy tam mogli coś sobie organizować, no to będzie tam sobie stał wtedy. Dobra, i całkiem niedawno pokazywałam Wam w sumie monsterę, ale wtedy, co Wam ją pokazywałam, to jedna jeszcze nie miała w ogóle korzeni, a druga dopiero co zaczynała je mieć, a teraz zobaczcie, ile jest już tutaj korzeni. I myślę, że tą monsterę na dniach, dosłownie myślę, że dam jej może jeszcze z tydzień, bo już tutaj puszcza i boczne też korzenie. Może jeszcze z tydzień jej dam, może półtora maksymalnie i wsadzam ją do tamtych moich monster, które mam w sypialni. Dałam im już palik też, pokażę Wam je, jak będę o tym pamiętała, tylko musi się obudzić moja córa, bo ona teraz tam śpi sobie na drzemce, więc nie będę jej budziła, ale pokażę Wam, jak to wygląda i tam na pewno dosadzę te monstery. Monstera, słuchajcie, tak jak widać, dostała nowy palik, więc tutaj jak dosadzę te dwie sadzonki, które już wypuściły korzenie, to myślę, że zrobi się całkiem gęściutko. Trochę mają tutaj połamane te liście, takie, no nie za bardzo one są, trzymają się, że tak powiem, o widzicie, tak to się dzieje, także będę musiała albo po prostu tych liści się pozbyć i czekać, aż wypuszczą kolejne liście, albo nie wiem, albo będę je jakoś podpierać, żeby sobie żyły. Także i ta ładniejsza puściła korzonki, ma ich trochę mniej, bo ona później je puściła, ale są. To jest ta szczytowa sadzonka, a to jest ta, która puściła dużo wcześniej korzenie, no to ona już ma całkiem solidne, tak jak widzicie, jeszcze Wam tutaj zbliżę. Mam nadzieję, że to dobrze widać. O, proszę bardzo. Także całkiem spore są już te korzenie. Dobra, hop, do wody z powrotem. Także i fikus, i monstera niedługo powędrują do ziemi, bo to już będzie na nich czas. A tutaj mam Wam do pokazania jeszcze szczepki mojej Peperomi Pepper Spot. I nie dlatego, że je ucięłam i po prostu sobie postanowiłam ukorzenić te szczepki. Jedna właśnie tutaj mi pływa w wodzie, więc muszę ją wyjąć, bo jak znosiłam z góry, to chyba się utopiła. Więc to niedobrze. O, już jest. I właśnie ta puściła już nawet korzonek malutki. Nie wiem, czy to widać jest dobrze, ale mam nadzieję, że tak. Zobaczcie, tutaj już jest jeden malutki korzonek. Ta moja Peperomia Pepper Spot wygląda teraz tak, czyli bardzo mizernie, ponieważ dużo tych pędów zaczęła mi odrzucać ze względu chyba na to, że stała w zbyt ciemnym miejscu. I zobaczcie, tak naprawdę ten ukorzeniony pęd jest tylko tutaj. Czyli tylko to jest ukorzenione, a te pozostałe to włożyłam po prostu do ziemi z nadzieją, że to się ukorzeni, bo część wsadziłam do wody, a część wsadziłam po prostu tutaj bezpośrednio do ziemi. Coś tam mam nadzieję, że się z tego ukorzeni. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że moje peperomie coś cierpią i o ile ta jeszcze jest do odratowania, powiedzmy, przynajmniej częściowo, no bo coś tam się ukorzeni, coś tam jeszcze żyje, no jakoś tam będzie, ale ten polistna peperomia w ogóle mi umarła i już jej ze mną nie ma, a myślałam, że będzie odporną peperomią, bo ona miała takie twarde, dość sztywne liście i wydawało mi się, że przez to będzie właśnie taka odporniejsza, że da sobie radę, ale jednak nie została ze mną. Lecimy dalej i skoro jestem w kuchni, to pokażę Wam jeszcze hoję. To jest ta moja stara hoja ze spleszem. Tutaj tak jak widzicie ma te plamki takie srebrne i ona też wypuszcza mi cały czas nowe takie przyrosty, nowe pędziki. Tutaj
tutaj i na nich z czasem pojawiają się liście. Nie powiem, bo ona nie rośnie jakoś bardzo spektakularnie szybko. Do takiego okazu to trzeba no, sporo lat czekać, żeby ona tak urosła, ale rośnie i to jest najważniejsze, nie grymasi, nic jej nie przeszkadza. Cały czas rośnie na tym samym stanowisku, tutaj ma wschodnie okno. Stoi naprzeciwko, ale tak mniej więcej powiedziała 2,5 metra od okna. A tutaj właśnie przyszłam Wam pokazać jeszcze, zobaczcie, tą Pixie Green. I ona wypuszcza nowe liście, to prawda, ale są one coraz mniejsze, także trochę też zrzuca. Widzicie, tutaj jest jakiś taki, co już żółknie i zaraz pewnie odpadnie, jeszcze się trzyma, ale pewnie zaraz odpadnie. Ale zrzuca stosunkowo mało, a wypuszcza więcej, natomiast te, co wypuszcza, to są właśnie sporo mniejsze. Może też ma za mało światła, no ale nie mogę wszystkiego postawić pod okno, no bo to też nie będzie wyglądało dobrze, dlatego stoi tutaj i tak jest blisko okna, ale nie wiem, no być może jej coś tutaj nie odpowiada, no. Także z tymi peperomiami to słuchajcie, chyba mi nie po drodze. Myślę, że na razie na pewno nie będę dokupować więcej peperomi. Zostanę przy tych, które są w domu. Pokażę Wam jeszcze mojego Harry'ego Pottera. Zobaczcie, jak rozrosła mu się czupryna. Wygląda z daleka tak. Musiałam mu tutaj już odgarniać te jego włosy, bo już zaczęły mu nachodzić tutaj całkiem na oczy i zasłaniać. Ale rozrosło się to naprawdę bardzo szybko. To jest ta smużyna, która jest bez przebarwień, czyli ta taka typowo zielona. I powiem Wam, że nie zależało mi na tej roślinie, jak kupowałam ją w Biedronce, zależało mi na tej osłonce tylko i wyłącznie. Sobie myślałam, a jak mi się nie spodoba ta roślinka, to sobie włożę tutaj coś innego. A okazało się, że ona tak poszybowała i tak ładnie urosła, że teraz wygląda świetnie i wcale nie zamierzam jej zmieniać na coś innego. Bo jak ją kupowałam, to była taka poturbowana, to była już ostatnia roślina w Biedronce w ogóle, w tej osłonce i wzięłam właśnie tylko ze względu na osłonkę. A teraz proszę, jak się odwdzięczyła, ładnie urosła, ma mnóstwo nowych przyrostów, cały czas rośnie, nie przeszkadza jej tutaj stanowisko, tak jak co niektórym roślinom. Także tutaj w przeciwieństwie do peperomi zdecydowanie mogę powiedzieć, że na plus. Tutaj na dole, zaraz obok stoi moja strelicja królewska. I wypuściła właśnie tego liścia niedawno i tutaj widzicie, nie wiem czy widzicie, ale wypuszcza kolejnego liścia. Także ona też sobie radzi i tak samo jej koleżanka, która jest przy oknie i ona też sobie radzi, wypuściła tego liścia i tego liścia całkiem niedawno i na razie nic tutaj nie widzę, żeby się działo, ale ona wypuszcza non-stop te liście po kolei, więc myślę, że zaraz znowu będą jakieś nowe się pokazywały, które będą sobie rosły. Chciałam Wam pokazać jeszcze mojego Black Velveta. Zobaczcie. Już kolejny liść odpada, obumiera. Tutaj na tym ta plamka, która była od samego początku, to ona się chyba trochę powiększyła, tak mi się wydaje. Ale coraz bardziej mi to wygląda właśnie na jakąś zmianę grzybową. Niemniej jednak tutaj zauważyłam między liśćmi, że wypuszcza tutaj kolejnego listka. Nie wiem, czy Wam to pokażę. O, tutaj, 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 o, tutaj, w tym miejscu. To jest początek nowego liścia, ale nie wiem, czy się go doczekam, zanim ona nie zdąży zrzucić wszystkich liści. A tutaj jeszcze zobaczcie mojego kardinala, Black Kardinala. I pokażę Wam zdjęcia, jak on wyglądał kilka dni po tym, jak do mnie przyszedł, bo ja wtedy Wam pokazywałam przy rozpakowaniu paczki te jego mankamenty i tutaj tego liścia musiałam obciąć, bo jednak to była choroba grzybowa i zaczynała postępować, więc obcięłam to, zabezpieczyłam to olejkiem, nim nawet jeszcze się świeci. Takim nawet, powiem Wam, nierozcieńczonym przytarłam tutaj po tych brzegach i na razie jest cisza, spokój. Ten liść, który tutaj był uszkodzony, on się jeszcze nie rozwinął, także jest jak jest. Sporo tutaj na dole liści obcięłam w ogóle. Pokażę Wam, jak on wyglądał na zdjęciach, bo zrobiłam specjalnie zdjęcia. No i te uszkodzenia mechaniczne, które miał, no to ma nadal, wiadomo. Tutaj ten jeden piękny liść go ratuje i zobaczymy, jak się rozwinie ten, jak będzie wyglądał. A teraz mój ogromniasty filodendron wypuszcza kolejnego liścia. I tutaj na dole w doniczce mam kolejne sadzonki. I też fajnie, bo też wypuszczają liście, chociaż z tą największą sadzonką tutaj, bo tu jest ogólnie trzy sadzonki. Jedna jest taka malutka, a ta najmniejsza. Ta jest największa. I tutaj gdzieś z boku jest jeszcze jedna. A chciałam Wam pokazać tylko, że tutaj jak jeden liść wychodził,
to niestety utknął w tej pochewce takiej jakby i ułamał się i został tylko okikut, reszta umarła tutaj, to ja to wyciągnęłam, ale bez problemu wypuścił sobie drugiego liścia. Zaraz za moment wypuścił drugiego liścia, więc dał sobie z tym radę. Mój bluszcz żyje i ma się bardzo dobrze. Wypuszcza ciągle nowe listeczki, co widać tutaj, 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 tutaj. Wszędzie generalnie ma nowe liście, także ten z IKEA się przyjął i rośnie bardzo fajnie. Rośnie tylko, wszystkie gałązki rosną w stronę tutaj okien. Zrobiłam też z niego szczepkę i szczepka jest tutaj. I ona też się przyjęła. Przez jakiś dłuższy czas miała takie wiotkie liście, bo ja wsadziłam ją od razu do ziemi i ona no, troszkę musiała odchorować, zanim wypuściła sobie takie korzonki, którymi mogła czerpać energię. Ale w tym momencie już te liście są sztywne, takie jędrne, ładne, z turgorem, więc radzi sobie świetnie i mam nadzieję, że niedługo wypuści też jakieś takie boczne przyrosty, żeby tutaj tą gałązkę zarosła. Zamiast mojego niestety fikusa Pumili, który nie wiadomo dlaczego padł, bo nie zmieniałam mu ani podlewania, ani stanowiska, ani niczego i po prostu postanowił sobie umrzeć na jesień. Także nie wiem, słuchajcie, co się stało, ale tak się stało. Aha, i chrypie, tak, cały czas chrypie, cały czas mówię przez nos, więc za to Was serdecznie przepraszam, ale no niestety jesień odbija się również na mnie. Bardzo dawno nie pokazywałam Wam też moich sans. One rosną sobie zdrowo, cały czas tak samo jak rosły. I ktoś mi kiedyś radził, chyba w popołudniu z roślinami, gdzie przesadzałam te sansy, żebym wsadziła wszystkie w jedną doniczkę, wtedy będą wyglądały naprawdę bardzo fajnie. I ja tak zrobię kiedyś, bo mi też się to bardzo podoba. Kupię im taką ogromną donicę i wsadzę je wszystkie w jedną donicę, ale muszę mieć też takie przynajmniej pojedyncze szczepki tutaj do tych moich okien, bo ja mam w wiatrołapie takie długaśne okno. W zasadzie mam trzy takie długie okna. Jedno jest tutaj w wiatrołapie, jedno jest u mnie w pralni i jedno jest w kotłowni. I w każdym z tych okien stoi właśnie taka strzelista Sansa Laurenti. Dlatego, że wydaje mi się, że do takiego wąskiego okna właśnie taka strzelista roślina pasuje. Ona jest tutaj naprawdę duża, Wam się może wydawać, że ona nie jest duża, jak ją nagrywam tak z góry. I dlatego właśnie ja trzymam też te sansy w oddzielnych doniczkach, bo być może byłoby tak, że posadziłabym je wszystkie naraz już teraz, ale no nie miałabym co postawić wtedy w te okna, a podoba mi się ten efekt. I mam takie właśnie trzy, nie takie okazałe jak ta, no bo ta jest naprawdę rozrośnięta i ma tutaj chyba ze 4 czy z 5 rozet, jest mnóstwo liści, jest piękna. Tutaj stoi druga, ona jest już mniej okazała, ale też ma tutaj chyba 3 rozety. A tej trzeciej w kotłowni już Wam nie będę pokazywać, bo tam szumi piec i nie będzie tego słychać. W pokoju mojego synka rośnie jeszcze jedna, też taka duża. Ale cała zielona, nie pamiętam jak ona się nazywa, jest po prostu cała zielona, ma, nie ma tych obrzeży, tak jak widzicie nawet te liście co wypuszcza to są zupełnie zielone. I na koniec już zupełnie chciałam pochwalić moje trzy krotki, ponieważ po przeniesieniu na okno zachodnie, na parapet okna zachodniego ruszyły z kopyta i naprawdę rosną świetnie. To jeszcze patyczak i tutaj jest ta trikolorowa. I po tych trzy krotkach widać, jak stanowisko ma znaczenie dla rośliny, bo tam, gdzie stały na półkach i miały mniej światła, no to widać było, że stoją w miejscu, a później jak było tego światła coraz mniej, no to zaczynały w ogóle marnieć. A tutaj ruszyły po prostu tak szybko, że teraz przychodzę z dnia na dzień i się dziwię, że one są takie duże. Także widzicie, stanowisko ma ogromne znaczenie i według mnie jest to chyba najważniejszy czynnik, jeżeli chodzi o sukces w uprawie rośliny. Dobra, wydaje mi się, że dzisiaj tego materiału i tak bardzo dużo nagrałam, a nie chcę, żeby te filmy były tasiemcowate i nudne. Także dziękuję Wam serdecznie dzisiaj za uwagę. Zapraszam Was do następnych filmów. Jeżeli Wam się podobało, to zachęcam też do łapek w górę i do subskrypcji mojego kanału. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia. Cześć!